W Nandelstadt ciężki dźwig wjeżdża jak najdalej na trawnik, by unieść moduł domu. Nie może przy tym uszkodzić drzewek. Zobaczmy. Operator Christian musi wysunąć podpory, na których oprze się żuraw. Podpory zapewniają stabilność, rozkładając masę ciężkiego dźwigu na wielką powierzchnię. Stojąc na jednej nodze, nie wyciągniemy daleko ręki z ciężarem. Na dwóch już dalej. A że uliczka jest wąska, to trudno. Malte, Peter i Stefan zdejmują z domu folię ochronną, łącznie 115 metrów kwadratowych. Tymczasem z balastem przyjechał Balał Ovi, albo krótko Ovi, prawa ręka Christiana. Łatwo dotarłeś? Tak, cześć. To mój przyjaciel Ovi. Kiepski pracownik, ale dobry kolega. Cześć. Dźwig zostanie ustabilizowany i wypoziomowany. Tak lepiej rozłożymy ładunek, nie niszcząc chodnika ani trawnika. Bez podpór dźwig by się przewrócił, bo opony przy każdym ruchu się kołyszą i sprężynują. Przy zastosowaniu podkładów maksymalny rozstaw podpór wynosi 830 cm, co pozwala unieść 250 ton. Dobrze idzie. Poszłoby szybciej, ale ten plac jest specyficzny. Po rozstawieniu podpór dźwig zostanie dociążony. Teraz zawieszamy balast na tyle żurawia. Płyty ważą 41 ton, dociążając 60-tonowy dźwig do okrągłej setki. Na podstawie danych od Christiana komputer obliczy dokładne parametry pracy. Producenci wchodzą do akcji.